1 września 1979 roku. Powstaje pierwsza jawna opozycyjna partia polityczna, której celem było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidację PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN oczywiście za swoje działania płacili. Płacili więzieniami, represjami, niektórzy nawet życiem. Ważne, żebyśmy sobie zdali raz jeszcze sprawę z tej daty. 1 września 1979 rok. A więc czas, kiedy odwaga tych ludzi spowodowała, że po raz pierwszy Moskwa usłyszała: Polska będzie walczyć o niepodległość. A to hasło było faktycznie wyzwaniem rzuconym Rosjanom, rzuconym Moskwie. Jeszcze jedną ważną, wartą podkreślenia zasługę KPN-owcy mają na swoim koncie. Jako grupa polityczna w sposób otwarty odwoływali się do tradycji piłsudczykowskiej, a więc do takiej tradycji, wedle której o niepodległość trzeba walczyć samemu. Nie ma się na kogo oglądać, trzeba po prostu samemu stanąć do walki i niestety płacić za to cenę. Komisja Kultury i Środków Przekazu na wczorajszym posiedzeniu jednogłośnie podjęła decyzję o tym, aby rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie tej uchwały, bo w ten sposób możemy wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom i działaczom Konfederacji Polskiej Niepodległej i tym wszystkim, którzy wspierając KPN po prostu dobrze przysłużyli się Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za piękne sprawozdanie.